Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w środę w audycji W Środek, w której znowu nie wiem co mam powiedzieć, bo wszystko za co się zabieram wydaje mi się takie bardzo miałkie w obliczu tego co dzieje się na wschodzie. Wydaje mi się też bardzo miałkie w obliczu takiego serca ludzi, które obserwuję, i otwartości, i gotowości do pomocy, w obliczu też tej tragedii żywych ludzi, których dziś widziałem, dziś z nimi, a właściwie z jedną z nich rozmawiałem. To trudne czasy, trudna sytuacja. Zastanawiałem się nad tym i siadałem do tej audycji internetowej kilka razy i chyba muszę uznać po prostu, że muszę pomilczeć. Jakoś tak mam wewnętrznie taką potrzebę ogromną, żeby pomilczeć, żeby nie skalać słowem za bardzo w lewo bądź za bardzo w prawo, albo za bardzo emocjonalnie naładowanym tego, co tam się dzieje, tego cierpienia ludzkiego. Chłopaków z Wyspy Węży, innych także, takich zwyczajnych, co codziennie gdzieś tam stają w kilometrowych kolejkach do przejść granicznych. Nie mam pojęcia w ogóle, co się dzieje, czemu taki kryzys nastąpił. Myślę, że tak jak to często bywa, czyjeś ambicje, czyjeś niespełnione ambicje, czyjeś szaleństwo jednego człowieka, kilku ludzi, często w podeszłym wieku, którym bliżej już jest na tamtą stronę tęczy, a jednak jeszcze próbują zrealizować jakieś swoje opętańcze plany dominacji, władzy, jakiegoś takiego szaleństwa, w które wciągają ludzi zwyczajnych, ludzi z sąsiedztwa. Bo to oczywiście nie koniec, bo to dalej będzie trwało, bo to okaże się, że zaraz pojawią się moraliści z ambon różnych i będą opowiadać o tym, kto jest świętszy, kto jest mniej święty, a kto w ogóle jest skończony, bo zachował się w taki czy inny sposób, w sytuacji, która go zaskoczyła. Mnie też ta sytuacja zaskoczyła i przypomina mi się to, co słyszałem często. Synu, jak nie wiesz, jak się zachować, to postaraj się, spróbuj zachować się przyzwoicie. Próbuję zachowywać się przyzwoicie. Naprawdę bardzo mocno staram się, aby zachować się przyzwoicie. Myślę, że też ta audycja, chciałbym, żeby była takim rodzajem ciszy. Wiecie, tego, co często słyszymy, uczcijmy to minutą ciszy. Chciałbym to uczcić minutą ciszy. Właściwie chciałbym to uczcić tygodniem ciszy, miesiącem ciszy. To wszystko zasługuje na lata ciszy. Żebyśmy na chwilę zamilkli w jakimś takim hołdzie. Żebyśmy zamilkli. Zamknij się, człowieku. Przestań mądrzyć się, przestań oceniać, przestań filozofować, przestań z punktu widzenia wygodnej kanapy mieć swoje zdanie i głosić je, bo ci wolno. Bo masz internety i różne tam twarze książki, które ci pomagają. I dlatego myślę, że ładnie byłoby pomilczeć. Że może ładnie byłoby to opatrzyć taką pieczęcią miłości wielkiego serca, bez względu na to, co tam ci opętani szaleństwem nam jeszcze szykują, co z tego będzie dalej, to myślę, że na teraz to trzeba kochać. Nie chciałbym, żeby to też zabrzmiało jakoś tam patetycznie, bo tych patetycznych rzeczy to przed nami też będzie pewnie 100 tysięcy wystąpień i przechwał. Ale jak ja poszukam w sobie troszeczkę dobra, troszeczkę miłości, troszeczkę uważności, na chwilę, na tyle, ile mi dano, bo przecież skąd wiem, jak długo mi jeszcze przyjdzie na tym łez-padole. Więc może, moi drodzy, zamilknijmy na troszkę. Pomilczmy we wszystkich językach świata i zadumajmy się pełni miłości nad tym, kim jestem dzisiaj. W jaki sposób ja zdaję ten egzamin, czy zdaję ten egzamin, czy może przylepiam się do siebie, bo to ja cierpię najbardziej, bo jasna cholera
nie ma paliwa albo czegoś tam jeszcze. Jakbyśmy się tak zadumali wszyscy na chwilę, w ciszy, w skupieniu. Tak więc pójdę sobie milczeć. Przepraszam Was za takie krótkie wydanie tej krótkiej audycji internetowej w środek, ale chciałbym, żeby ona była milczeniem. Nawet pani Moniki dzisiaj nie poprosiłem o udział w tej audycji, bo pomyślałem sobie, że może ona też chciałaby przyłączyć się do mojego milczenia nad tym, co się dzieje. Pozdrawiam Was, moi mili. Bądźcie zdrowi. I spotkamy się za tydzień. Mam nadzieję, że mi milczenie już minie. Pozdrawiam, Robert Banasiewicz.